Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny potężny materiał z Davesonem. Dzień dobry. Dzień dobry. No co, no trzeba było, no musiałem się dopasować do rzeźby, przywitał, kurde, jakbym spał, ty. Jakbyś spał, ja przywitałem cię z energią, prawda, Bogu. A, z energią. Witam serdecznie, jestem z Davesonem. A, ale to tylko końcówka była, to był taki wstęp po to, żebyś ty mógł powiedzieć... Jojojo! No. Siemanko, siemanko. Dzisiaj tak robimy... Co dzisiaj? Robimy dzisiaj? Właśnie, Dawidzie, co dzisiaj robimy? Widzowie, bardzo prosta piłka. Dzisiaj musimy zrobić mapę. Ale spokojnie, zaraz wytłumaczę, jaka konkretnie mapa. Zanim to jednak, to serdecznie was zaproszę na... Prawda? O, nie mam tutaj mojego breloka niestety, ale mam breloka... Szef-szopa, ja nie, no kurde. Cóż za żart na poziomie, nie? No widzowie, tutaj na Palion Style'a zapraszam, ponieważ tam moje breloki są do kupienia, no to akurat mam breloka mojego. Amatorze Mili, na przykład, tak mogę wam pokazać. Mojego nie mam, bo po prostu jest przy kluczach, a kluczy nie mam przy sobie. Więc zapraszam was na Palion Style'a, tam możecie mojego breloka kupić. Zapraszam na Szczypsą Plusa i zapraszam na mój kanał vlogowy. Tam wracamy już w wakacje. A dzisiaj robimy mapę na Palionowie, ale nie byle jaką mapę. To będzie mapa, nazwijmy ją jakoś to, może być mapa biznesmenów. Powiem ci tak szczerze, jeszcze wtrącę odnośnie tego zapraszania. Im dłużej na tym YouTubie nagrawamy, tym więc do większej ilości rzeczy możemy, prawda, zaprosić, nie? No tak. Patrz, tutaj już 3 kanały, jakiś brylok, jeszcze konto na TikToku i na Instagramie, tak, samo grupa się na Roblocie. Zaprosi, no. Wypadałoby tutaj z 2 minutki co film poświęcić na temat takich malutkich adnotacji. Czy próbujesz mi, prawda, powiedzieć, że za mało czasu na to poświęciłem? No chyba tak, widzowie. W takim razie, widzowie, żeby była jasność. Szybsonyny, to nie mam takiego miejsca. A nie, Instagram, no tak. Instagram. Zapraszam na Instagram. Tam też możecie być. Yo. Dobra, słuchaj, zajmiemy się tą mapą. Ja z tego co wiem, mam materiały na zrobienie mapy, bo już nieraz mapę robiłem. Więc lecę szybko tutaj do siebie na chatę. I teraz sprawa jest prosta. My potrzebujemy tych map dużo. Po prostu dużo ich potrzebujemy. Mam pytanie, no? Takie spoza. Jasne. Trzymasz łokieć na blacie czy na podkładce? Trzymam łokieć na oknie, jak jadę autem 200 na godzinę, ale jerozolimskie. A teraz? A teraz mam ręce na biurku, no co ci mogę powiedzieć. Ale łokieć masz na blacie czy na podkładce? Nie, na blacie. A na jak? Czekaj, na czym? A na jakiej podkładce? No ja miałem zawsze na podkładce, bo miałem tak ustawione. No. A teraz mam na blacie i mnie tak bolą. A, że mówisz łokcie. O podkładce pod myszkę taką dużą. Tak. A, no to ja łokcie mam, kurczę, jak będzie to wytłumaczyć, kurczę, troszkę za biurkiem. Że przedramię mam na macie. No właśnie, ja tak teraz nie mam, tak a tak całe masz. Życie miałem i mnie boli teraz, no. Łokieć mnie boli, kość, rozumiesz? Kurde, smutna sprawa. Boli, współczuję ci szczerze bardzo, naprawdę. Widzowie, zostawcie lajka dla Dave'a, żeby go mniej bolało. Zawsze, no im więcej łapek, tym mniejszy ból w mojej kości. Właśnie, no. Tak to działa. Masz te mapy? Dobra, no robię mapę. Czekaj, mapę się... A nie, czekaj. Będziemy musieli chodzić na czanki! Tak. Czekaj, spokojnie. Tu się robiło kompasy tak, jak dobrze pamiętam. Pyk, tak i pyk. Mam 16 kompasów. No dobra, to nie jest jakoś dużo. Ale spokojnie. Zagadka dla widzów. Widzowie, a to nie zagadka, taki ten. Napiszcie w komentarzu waszą ulubioną piosenkę w tym momencie. O. A po prostu. No i git. Mam 16 map, stary. Ej, no to chyba git. Ta? Czekaj, ja zaraz liczę to w głowie. Czekaj, 16, 4, 4. No 4 na 4, to mała chyba mapa, co? Kurde, no. To przydałoby się... A masz żelaza troszkę? Ja bo idę mi się, sprawdzić, tak. Mi się skończyło żelazo. I no, ja bym... U mnie w domku. Masz na chacie? Skończyło mi się żelazo, a mam wszystko inne do zrobienia, tylko no żelaza nie było. Czaj, 16 tych kompasów, to ile to jest tak żelaza? Co? No. Ja też myślałem, że to będzie, że to na więcej starsze, a to kurczę... Mało. No, dobra, gdzie ty jesteś? Tu? O. No, w blokach. O kurde, no dobra, to jest bogaty człowiek. A, tyle to ja wiem skąd te bloki masz nawet. Nie musisz się tłumaczyć. Skąd? No, z beaconów, które rozwalaliśmy. No. Jak się cieszy jeszcze. No. Zostało. Dobra, mam kolejne 16 w takim razie. A, czekaj, dobra, mogę wykorzystać wszystkie, które masz. Jakiego ja miałem? Tak, jakiego... ja, to nie są wszystkie, ja ci dałem część. A, okej. Okay. A, czyli przyskopiłeś na mnie. Ale ja wiedziałem, że ci więcej nie będzie potrzebne, ty. No dobra, nie, no rozumiem, ja nawet mi brakło już innych materiałów, muszę iść jeszcze po trzcinę. O, zginę prawie, ja nie mogę, to nie umiem latać. Też to miałeś u mnie. Dobra, ale ja u siebie mam bardzo dużo, to już idę do siebie, bo wiem, że tam masz. Już myślałem, że masz lepszą jakość, już powiesz, kurde. Trzciny? No. No to też. Tak, to też. Gorszą, mniej słońca ma. Tak, ty masz mniej słońca. Dobra, robię tu... Prawda. Zgadza się. Mam ciemno w pokoju. Dobra, uwaga, mam full map. Już po prostu więcej, no nie wiem, 43 mapy, dobra, starczy? Styknie, na ludzi ile? 43, masz połowę.
16 było, ile ty miałeś sprzęt na początku? 16? 16, no. To było mało, a 40? Ale widzisz, takimi blokami przygazowałeś, że dało radę. Dobra, czekaj, teraz sprawa jest prosta. Gdzie my to budujemy? Chcę zrobić mapę, która będzie uwzględniała totalnie całe Palionowo, ale całe i dodatkowo będzie uwzględniała też Jetowice. Tak, żebyśmy mieli jak największy zakres dookoła Palionowa, bo samo Palionowo nie jest najważniejsze. Jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co będzie się działo poza. A, o, no w sumie racja, o kurczę, dobrze mówisz. Dobrze mówisz. No, bo człowieku, to trochę zajmie. No troszeczkę tak. No dlatego ja myślę, że podzielimy się na grupy. No to na pewno. I zrobimy tak po prostu, że ja lecę z mapami na przykład właśnie, na jednej części zrobić, Palionowa, nie? A ty na drugiej, nie? Kurde, no właśnie, to trzeba F3. Ej, później stary, będziemy to układać jak puzzle jakieś, nie? Będzie tak pogmatwane. F3G się odpal. A nie wiem, czy chcesz to odpalać. F3G? A tak, dobrze, git, bo wtedy widać chunki i wtedy wiadomo... Tak, no. Jest, stary, ty jesteś mistrzunio. No, no nie, bez powodu jesteś zrobić, szefem. Nie? Dobra. To jak to robimy? Czekaj, robimy to tak, koło stary. Siebie biegać. Właśnie, wiesz co, no bez, koło siebie to bez sensu. Zróbmy tak. No tak, ale patrz, koło siebie, że przy chunku. Przy jednym chunku, ja przy drugim i lecimy, wiesz, wprost. Jeszcze jak? Ej, stary, dobra, jak ja tak patrzę, ile te, ale nie, stary, na mapie, to, mapa to nie jest jeden chunk, mapa to jest kilka chunków. Tak? No. No stary, bo tu ja, chunk to ja mijam co chwilę, nie? No tak, w sumie tak. No czekaj, nie, ile stary. Ej, dobra, to się zaczyna być, bardziej ciężkie, niż mi się wydawało, stary. To może, wiesz co, może po prostu zróbmy to na spokojnie, skupmy się i po prostu później poukładamy to jak puzzle, co? Dobra, może być. Dobra. Dobra, widzowie, mam mapy. Zajęło mi to trochę. Ja tu na pewno nie ma całego Palionowa, jestem pewien. To jest tylko i wyłącznie 18 map, nie? Ale po prostu postawmy je i będę uzupełniał to, co po prostu będzie nam brakowało. Dobry. I teraz tak, stary, gdzie tę mapę stawiamy? Ja myślę, że póki co właśnie możemy ją postawić tak orientacyjnie, żeby po prostu ona była. Ona na pewno będzie w innym miejscu. Ale bo nie mamy na przygotowane, więc ja pomyślałem, że tu w tym moim magazynie, w tym drzewie. Można, prawda, postawić to póki co na podłodze i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Ustawimy całą tą mapę, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. No, dobry pomysł. I później, jak już będziemy mieli wszystko, to wtedy się będziemy przenosić i wtedy będziemy wiedzieć konkretnie, gdzie co jest. Bo 18 to już czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, nie, no, pięć, ja tak sześć, wiesz, kurczę, to daję, bo więcej na pewno ich będziemy mieli, nie? Później. Okej, dobra. Dobra, więc tak, wyrzucam wszystko ze zwykłych punktów, co mam i teraz tak, lecimy tu. I teraz co to są za mapy? Muszę to mniej więcej oszacować. Teraz tak, tu jest Palionowo, dobra, to jest gdzieś, będzie w tym miejscu. Kurde, okay. Ale puzzle. Ale masz puzzle, ty. No. Czekaj, co to jest za miejsce teraz? Ja mam... Kurde, to jest szpital. Dobra, rzucę ci kilka, masz. O, dobrze, dopasowałeś. Patrz, rzucam ci kilka, masz, dopasuj sobie. Tu jest zamek Palionki, czekaj, to jest chyba tu będzie. Mi się wydaje. Dobra. Tu, o, to jest tutaj będzie, pyk. Jest git, dobra, ale puzzle. Dobra, to będzie tu. Dobra, to będzie tu. Jest git, ej stary, no lecę jak burza, nie? Puzzle, no widać. A, ty masz taką samą, patrz, jest taka sama. Co ty gadasz, że są dwie te same mapy? No, tutaj. Nie, najgorzej. No dobra, no trudno. Tutaj nie bierzemy pod uwagę. Oj, to nie tu, to musi być. Serducha jest chyba tu? O, dopasowałem git. Co to jest za mapa? Czekaj, to musi być tu. Jesteśmy my teraz. Chyba. A, to już też tu jest. Dobra. To jest, to są, o, tu. To będzie, tu jest tostowo, o, pyk. Mam. Dobra. To pasuje tu. Tu mam więzienie, dobra, pyk. Jest więzienie. Ej, nie, to się tu nie zgrywa. Czy zgrywa się? Skiny są, to może się zgrywać. Te skiny tak robią takiego trolla nam. Dobra, tu? Tak. Nie, to nie tu. To musi być tu. Pyk. O, no to... No dobrze jest. Dobrze, ej, wow! Mamy! Czyli to jest... Kurde. A, czyli prawie byśmy mieli całą mapę, gdyby nie to, że tutaj po prostu źle zrobiłem jednego, ten i mam dwie te same mapy, ta? Tak. No ale to jest trochę... Ja nie mogę, ale to będzie roboty. Ja mam tu, patrz, a masz! A jest, to jest ta, no! Czyli jest, czyli dobrze zrobiłem, nie ma dwóch tych samych. Dobra. Jest git. Czyli git, czyli tak wygląda mapa i teraz tu będzie trzeba Jetowice dorobić. Czyli nawet dobrze to zaczęliśmy, bo tutaj w tą stronę nic się tam nie dzieje, więc tutaj nie ma co robić w dół. No. Idealnie. I nawet idealnie to zaczęliśmy, stary, także tutaj się dorobi jeszcze jeden pasek i to wystarczy, bo dalej też już nic nie ma. Tutaj do góry, tak, i Jetowice może się zahaczy jakoś i ewentualnie tutaj może... Tutaj jeszcze nasze drzewka są, nie? Tu jest moje drzewko, tu tak, trzeba jeszcze jeden pasek, tutaj drugi no to już nie, pasek stary, też jest niepotrzebny. Drzewka trzeba zrobić. Czekaj. No to tak. Ja mam tu mapy. My jesteśmy teraz gdzie? My ja jesteśmy też mam teraz tu, dwie. Czyli musimy pójść, ja musimy wyjść, no trzeba wyjść. Ale dobra, no to pójdź to... Czekaj, ja zrobię te trzy mapy jeszcze, które mam, a te dobra, co ty masz to... To zostawimy na dopieszczenie tego już później. Dobra, tu. Teraz tam lecę, tu i tu robimy drugą mapę. Kurczę, chyba zrobiłem dwie te same, czy nie?
Ej, co jest? Co jest? Nie działa mi Minecraft! Nie mogę fajerwerki użyć. Jak nie działa? Nie mogę fajerwerki użyć. Zaraz zginę. Czuję to, po prostu uderzę w coś. Jestem pewien. Kurde, w którym miejscu to robiłeś? Ty nie umiem wyjść do tego miejsca. Gdzie są stary... te mapy? W ciągu. Ale mi się ze... Wywaliło cię. Tak, tak. Teraz pewnie się pojawię i zginę od razu, bo pewnie gdzieś wlecę w jakiś syf. A nie, dobra, stoję w miejscu, jest gin. Dobra, mam tu. Nie, zrobiłem dwie te same mapy! Najgorzej. Dobra, tu ale lecę. Ale już mam jedną, co teraz potrzebujesz. Pyk. Tu, dobra, dobra, lecę zostawić to, co mam. No jedna mapa poszła na straty niestety. Ale dobra, to nie jest tak drogie, będzie można zrobić zaraz nowe mapy. Ale mapa będzie git, tylko ja nie mogę, strasznie. Mega ciężko ty zrobić taką dużą mapę. Małe? No. Spoko, duże? Z kurczę roboty? A, zrobiłeś tą, co ja zrobiłem też? Tak, no. Tylko, że ona się, jak widzisz, no, nie wczytała, ale to czekaj. Ja mam wczytaną. Daj twoją. O, no i tu. Elegancko. I tu, pyk. No, no i idziemy w dobrą stronę. Stary, ta mapa nam się na pewno przyda, na pewno. Tym bardziej, no jak robimy jakieś takie nielegalne rzeczy, wgląd na całe Palionowo to jest kurde. To jest co trzeba mieć. A stary, ja zauważyłem taką jedną już rzecz, jeśli chodzi o rzeki tutaj, że tutaj rzeki to jest, stary, złoto. No, my rzeką musimy, stary, rzeką, stary, można dopłynąć wszędzie tutaj, nie? Możesz przetransportować jeszcze w ogóle... To już jest w tym Minecrafcie? Bo ja już nie wiem, czy to jest w nowej wersji Minecrafta, czy to już w tej jest, że możesz skrzynkę dać do łódki. Chyba nie ma tego, to nie? To nie, tu chyba nie ma. Kurczę, a jakby się dało, to byśmy takie rzeczy transportować, że szok, nie? No ale łódka i tak się przyda. Będziemy transportować stary tym, nie? Z shulkerboxami, leku. O, no właśnie, no tak, no to git. No ale to wtedy też mogliśmy w sumie elytrą. Ale to dobra, jakoś się wykorzysta tą wodę jeszcze. Dobra, no widzowie, w każdym razie mamy zrobioną mapę. Póki co, nie jest jeszcze tak duża, jak powinna być, ale na pewno, jak widzicie, zamiary są wielkie. No i myślę, że jeszcze więcej nawet można dać. Patrzcie, ja myślę, że tutaj jeszcze dojdzie ten rząd. I tutaj ten jeszcze jeden może. Może coś takiego, no, żeby to będzie było tak większe. Gigantyczna ta mapa. To jest ogromna, nie? Ale będzie świetna. No. Dobra, widzowie, dokończymy ją już poza odcinkiem i może w następnym odcinku wam ją pokażę.